drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki kobiety, informuję was, że związek z facetem to jest jak małżeństwo, a małżeństwo to jest jak wspólnota, a w ogóle małżeństwo to od tysięcy lat było uznawane za podstawową komórkę społeczną. I ta podstawowa komórka społeczna opierała się na trzech wspólnotach. Wspólnocie dachu, wspólnocie stołu i wspólnocie łoża. To znaczy, że od wieków społeczeństwo różnych plemion, krajów, różnych nacji zauważało, że istnieje coś takiego jak związek, jak małżeństwo. I to małżeństwo się opiera na tym, że oni razem mieszkają. Oni razem mieszkają. Oni, i to jest wspólnota dachu. Wspólnota stołu to znaczy, że oni razem jedzą. To nie znaczy, że jedzą razem. To znaczy, że oni mają wspólne finanse. To, co on upolował, to ona ugotowała. To, co ona ugotowała, to on zeżarł. To znaczy, oni we dwójkę tworzą wspólnotę finansową. I trzecia wspólnota to jest wspólnota łoża. To znaczy, że oni są również połączeni czymś takim, co można nazwać kochają się, ale kochają się nie tylko w teorii i kochają się nie tylko w romantyzmie, ale oni ze sobą również współżyją. Po co to wam mówię, drogie, ukochane, umiłowane kobiety? Ponieważ bardzo często przychodzi do mnie jakaś taka kobieta przekonana o tym, że oni się tak strasznie kochali i oni się rozstali. Tylko że między nimi nie było ani wspólnoty dachu, bo razem nie mieszkali, ani wspólnoty stołu, bo nie mieli wspólnej kasy, wspólnych finansów, ani nawet nie mieli wspólnoty łoża, bo nawet ze sobą nie współżyli. Natomiast oni się strasznie kochali. I chcę was poinformować, drogie panie, że samo kochanie się to jeszcze nie łączy w coś takiego jak wspólnotę. Chcę was poinformować, drogie panie, że sama wspólnota łoża, czyli że samo współżycie nie jest wystarczające, żeby powstał związek. Związek to jest, to są te trzy wspólnoty. Natomiast inne połączenia to może być koleżeństwo, może być towarzystwo, może być znajomość, może być spotkanie w celach zaspokojenia swoich chuci, też może być. Czemu nie? Ale to jeszcze nie jest związek. Dopiero jeżeli te trzy elementy zostaną połączone, dopiero wtedy można mówić o związku. I przykro mi, ale wiele par współcześnie nie jest w związku, bo te wszystkie trzy wspólnoty nie występują. Bardzo często występują tylko dwie. I drogie panie, nie dziwcie się, że jeżeli istnieją tylko dwie wspólnoty łączące, to nie jest to trwały związek. Dlatego życzę wam, żebyście nie nazywały związkiem coś, co jest tylko i wyłącznie znajomością.